Sponsorem cyklu koncertów Kwarantanna w Hi-Fi jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Dobry wieczór Państwu. Strasznie długie te reklamy. Straciliśmy kilka minut, które moglibyśmy spożytkować na słuchanie pięknej muzyki. A dzisiaj będzie znakomity koncert. Proszę Państwa, ambicją naszą w naszym cyklu Kwarantanna w Hi-Fi jest to, żeby pokazywać wybitnych, znanych, uznanych artystów, ale też wschodzące gwiazdy. Młodych, bardzo utalentowanych pianistów, w większości pianistów, bo pojawiali się także śpiewacy. No i dzisiaj mamy spotkanie z jednym z takich pianistów. Już w wiadomościach wprowadziłem Państwa w błąd na samym początku, mówiąc o tym, że nasz artysta będzie brał udział w tegorocznym konkursie chopinowskim, o ile taki się odbędzie, ale jednak nie będzie jeszcze brał, nie zdecydował się na to. A tym artystą młodym jest Janek Wachowski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Proszę Państwa, jest to uczeń pani profesor Karaś-Krasztel w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina warszawskim. Panią profesor znacie doskonale ze środowych audycji o muzyce dla ciebie. Natomiast Janek jest u nas po raz pierwszy. A dlaczego nie konkurs? Dlaczego nie konkurs ten? Akurat no myślę, że konkurs chopinowski to jest duże wyzwanie, potrzeba też dużo czasu na przygotowanie się. Ja też lubię, szczerze mówiąc, różnorodny repertuar, co nie oznacza, że się nie czuję dobrze w utworach Fryderyka Chopina. Fryderyka Chopina cenię sobie jak najbardziej i jego muzykę również. Akurat w tym roku chciałem położyć nacisk na szerszy repertuar i też różnorodnych kompozytorów. No a poza fortepianem studiowanym u pani profesor Elżbiety Karaś-Krasztel także kompozycja. Jak to z kompozycją się stało? Od kiedy jesteś zainteresowany tworzeniem? Tak, no to pierwsze próby kompozytorskie, bo nie nazwałbym tego jeszcze kompozycjami, to były próby kompozytorskie, powstawały, kiedy miałem 11-12 lat, to w szkole muzycznej pierwszego stopnia. Mama zapisała mnie na dodatkowe zajęcia z kompozycji, improwizacji. No, szczerze mówiąc, jako małe dziecko to tak nie za bardzo byłem do tego przekonany, bo oczywiście to dodatkowa rzecz i wolałem zajmować może czas, poświęcać czas na coś innego, ale bardzo się cieszę, że poszedłem na te zajęcia, bo od tego czasu właśnie uznałem, że kompozycja i fortepian powinny u mnie iść w parze i tak jest do dnia dzisiejszego. I bardzo się cieszę, że tak wyszło, że jestem... To u profesora Łukaszewskiego, tak? U profesora Łukaszewskiego na Uniwersytecie Muzycznym, tak. Czy dzisiaj coś usłyszymy z twoich prób kompozytorskich, czy nie? Dzisiaj się akurat pokażę czysto od strony pianistycznej i będę wykonywał utwory moich mistrzów. No, czyli jeszcze się nie odważył swojego dzieła przedstawić publicznie, ale mam nadzieję, że wkrótce to nastąpi. Co tak z grubsza, co dzisiaj usłyszymy? Dzisiaj usłyszymy utwory trzech kompozytorów, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Fryderyka Chopina i Siergieja Rachmaninowa. Będzie to sonata, jeśli chodzi o Mozarta, mazurki, jeśli chodzi o Chopina i preludia, jeśli chodzi o Rachmaninowa. Bardzo dziękuję. Czekamy wobec tego przy fortepianie Janek Wachowski, młody, bardzo, bardzo już utytułowany różnymi konkursami, pianista, uczeń pani profesor Elżbiety Karaś-Krasztel. Zapraszam i od czasu do czasu zapraszam również do mikrofonu, żeby się podzielić z naszymi słuchaczami swoimi przemyśleniami. Dziękuję. Bardzo dziękuję. W takim razie jeszcze zostanę przy mikrofonie. Zacznę od sonaty Amol, kawał 310 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Sonata ta powstawała w wyjątkowym okresie dla kompozytora. Była napisana w 1778 roku w lecie, kiedy umierała matka kompozytora. I wszystkie te emocje, które mu wówczas towarzyszyły, zawarł właśnie w tej sonacie. Sonata jest trzyczęściowa. Pierwsza część burzliwa, dramaturgiczna.
dramatyczna. Druga część, według mnie jest to, można powiedzieć, są to wspomnienia, może z lat dziecięcych, miłe chwile spędzone przy matce. I trzecia część znowuż jest niepewność, też brak właśnie akceptacji tego, co wokół niego wówczas się działo. Serdecznie zapraszam, sonata Amol KV310 Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Thank you.
To była sonata Amol, KV-310 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Teraz chciałbym przejść do następującej po epoce Mozarta, do epoki romantyzmu, a konkretniej do Mazurków op. 17 Fryderyka Chopina. Opus ten zawiera cztery mazurki. Pierwszy mazurek odstający od następujących trzech po nim, ponieważ jest niezwykle energiczny, bardzo witalny, wręcz zawadiacki. Trzy następne mazurki charakteryzuje ten sam nastrój, w którym są utrzymane. Mianowicie bardzo nostalgiczny, zamyślony nastrój. Moim ulubionym mazurkiem z tego opusu jest mazurek czwarty, Amol. I uważam, że jest wyjątkowy, ponieważ dwa tańce, które są w nim zawarte, na początku taniec Kujawiak, później w środkowej części mazur. W tym mazurku wybrzmiewają one nierealnie wręcz. Są niczym wspomnienie, które Chopin zabrał ze sobą, wyjeżdżając z Polski. Zapraszam serdecznie do wysłuchania Mazurków op. 17 Fryderyka Chopina.
To były Mazurki, opus 17 Fryderyka Chopina. Na koniec zagram Państwu preludia, opus 23 Siergieja Rachmaninowa, napisane przez kompozytora w 1903 roku, za wyjątkiem piątego preludium, które również dzisiaj wykonam. Ono zostało napisane dwa lata wcześniej, w 1901 roku. Preludia te są zaliczane do jednych z najlepszych dzieł fortepianowych Siergieja Rachmaninowa. Można powiedzieć, że są one kulminacją języka romantycznego kompozytora. Spośród 10 preludiów, tak jak wspomniałem, wybrałem 4. Będzie to numer 3, 4, 5 i 7. Pierwsze z tych preludiów mogę określić jednym słowem: diaboliczne. Kompozytor napisał tutaj, żeby grać w tempie menueta. Oczywiście nie jest to typowy menuet. Następne preludium jest niezwykle uczuciowe, bogate w przepiękne kantyleny. Niedawno mieliśmy walentynki, to myślę, że jest to preludium akurat na taki czas. Trzecie preludium będzie to preludium marszowe, wręcz wojskowe, skontrastowane ze środkową, bardzo śpiewną częścią. I na koniec czwarte preludium dla mnie jest ono niczym mara nocna. Z początku temat mglisty, zdaje się. Później w końcowej fazie utworu przybiera bardzo dramatycznego charakteru. Zapraszam do wysłuchania. Cztery preludia, opus 23 Siergieja Rachmaninowa. Thank you.
proszę Państwa, to były cztery preludia Sergiusza Rachmaninowa, brawurowo wykonane przez naszego dzisiejszego gościa Janka Wachowskiego. Bardzo, bardzo dziękuję za tę wizytę. Tak się zasłuchaliśmy, że zrezygnowaliśmy ze słuchania serwisu informacyjnego, ale nie dało się tego wspaniałego koncertu przerwać. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. To ja bardzo mam dziękuję. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Też mam taką wielką nadzieję. Państwa zapraszam już za chwilę na spotkanie z Darkiem Malejonkiem, a za tydzień w naszym cyklu wystąpi znakomita krakowska pianistka Dominika Peszko. Zapraszam. Sponsorem cyklu koncertów Kwarantanna w HiFi jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.